Ulubieniec Hollywood, który niedawno wydał debiutancką płytę At Last. Aktor znany z filmów Piękna i Bestia, Hobbit, Dracula, Dziewczyna z pociągu czy Szybcy i Wściekli. Luke Evans tylko nam zdradza szczegóły pracy na planie filmowym. Jego ostatnie hollywoodzkie produkcje, Zabójczy Rejs i Midway, podbiły serca widzów. Udało ci się przekonać Hollywood, że potrafisz zagrać każdą rolę, co wcale łatwe nie jest. Twój najnowszy film Midway to oparty na faktach dramat wojenny. Chwilę wcześniej odbyła się premiera komedii Zabójczy Rejs. W jakich rolach czujesz się najlepiej? Mnie właśnie podoba się ta różnorodność. Nie mam ulubionego typu filmu ani roli. Lubię wcielać się w odmienne postacie i tak też staram się prowadzić moją karierę. Od grania głównej postaci w Drakuli, przez Gastona w Pięknej i Bestii, czy Barda w Hobbicie, aż do profesora, który stworzył Wonder Woman. To pozwala mi być lepszym aktorem. Te wyzwania wciąż mnie czegoś uczą. A czy jeszcze oglądasz siebie w czasie zdjęć, by zagrać daną scenę lepiej, czy już nie? Już nie. Kiedyś tak robiłem. Nagrywaliśmy, a po skończonej scenie ja szedłem do monitorów obejrzeć, jak to wyszło, ale uświadomiłem sobie, że przez to staję się za bardzo świadomy siebie. A mam być przecież odzwierciedleniem bohatera, więc przestałem. Teraz oglądam siebie wyłącznie na premierze filmu. Jak ci się pracowało z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem? To wspaniali ludzie, przyjaźnimy się i często widujemy. Adam jest naprawdę zabawny. Jak on był na planie, to zawsze było dużo dobrej muzyki i dużo śmiechu. Świetnie nam się pracowało, zresztą z Jennifer też. Ona jest wyjątkowa i taka prawdziwa. Pracowaliśmy, ale bawiliśmy się przy tym wspaniale. Wiesz, chciałbym ci zdradzić jakąś ploteczkę, ale naprawdę nic takiego nie przychodzi mi do głowy. Po prostu robimy swoje. Właśnie dostaliśmy nagrodę People's Choice za Zabójczy Rejs. To duża rzecz w Stanach Zjednoczonych. Gratuluję, bo to dobry film. Trochę w stylu Agaty Christie. O tak, dokładnie. I udało nam się pobić rekord oglądalności. Mieliśmy mniej więcej 33 miliony widzów w 3 dni. Wcale mnie to nie dziwi. Sama obejrzałam Zabójczy Rejs, jak tylko się pojawił na ekranie. Powiedz mi proszę, ile prawdy jest w tym, że zanim zrobiłeś karierę w Hollywood, byłeś tancerzem? Cóż, nazwałbym to bardziej aktorem muzycznego teatru. Byłeś też ukrytym klientem Harrodsa. Tak, robiłem wiele rzeczy. Chodziłem do Harrodsa i sprawdzałem, czy dobrze traktują klientów. I wydawałeś ważną opinię. Tak, a dziś jestem ukrytym opiniotwórcą tego wywiadu, więc jak skończymy, muszę napisać raport o tobie. Dobrze. Dostajesz od razu 10 na 10. Bez żadnych uwag. Oj, dziękuję, jesteś uroczy. Dziękuję też za wspólny czas i tę rozmowę. To dla mnie przyjemność. See you next time, hopefully. We will see you next time. Thank you.